Dzień dobry, kochani. Witam Was serdecznie. Dzisiaj chciałabym Wam opowiedzieć o sprawie, której szczegóły przykuły moją uwagę podczas opracowywania dla Was zupełnie innej historii. Mimo że te historie były zupełnie różne, to łączyła je w pewnym stopniu osoba jednego z podejrzanych. Zapraszam Was do wysłuchania sprawy Meredith Hope Emerson, która wybrała się na wędrówkę ze swoim psem i niestety spotkała na swojej drodze bardzo niebezpiecznego człowieka. A odnośnie właśnie tych spotkań, których wolelibyśmy w swoim życiu uniknąć, to chciałabym Wam również opowiedzieć pod koniec odcinka niedawną historię, która przydarzyła się również mnie. Zaczynajmy! Meredith urodziła się 20 czerwca 1983 roku w Charleston w Karolinie Południowej. W 2005 roku ukończyła filologię francuską na Uniwersytecie w Georgii. Otrzymała nawet Cecil Wilcox Award za doskonałą biegłość w języku francuskim. Meredith trenowała sztuki walki, miała niebieski pas i uwielbiała aktywność fizyczną, szczególnie wszelkiego rodzaju wędrówki szlakami trekkingowymi. Przyjaciele określali ją jako towarzyską, bystrą i zadziorną dziewczynę. W 2008 roku, kiedy wydarzyła się historia będąca tematem dzisiejszej opowieści, dziewczyna miała 24 lata i mieszkała razem ze swoją znajomą w Beaufort w Georgii. Pracowała wtedy jako menadżer sprzedaży w lokalnej firmie produkującej opakowania. Meredith adoptowała też ze schroniska czarnego labradora retriwiera, któremu dała na imię Ella. Pies był dla niej jak członek rodziny, zabierała go ze sobą prawie wszędzie. Był też wiernym towarzyszem jej wypraw i spacerów. Dziewczyna potrafiła bowiem godzinami wędrować z Elą po okolicy i lokalnych szlakach turystycznych. 1 stycznia 2008 roku, czyli w nowy rok, Meredith postanowiła wybrać się na swoją kolejną wyprawę. Około godziny 11 rozmawiała jeszcze przez telefon ze swoim chłopakiem Steve'em. Ta rozmowa była wedle jego słów zwięzła i krótka, bo dziewczyna praktycznie wychodziła już z domu. Później Steve okazał się być ostatnią osobą, z którą Meredith rozmawiała. Gdy wychodziła z domu, zostawiła jeszcze na tablicy wiadomość do swojej współlokatorki Julie. Gdy około 14:20 chłopak Meredith próbował się z nią skontaktować, połączenie już od razu zostało przekierowane na pocztę głosową. Gdy Julia, współlokatorka Meredith, wróciła tego dnia wieczorem do mieszkania, nie zdziwiła się, że Meredith jeszcze nie ma. Założyła, że jej znajoma po prostu po wędrówce spotkała się ze znajomymi lub miała jakieś inne plany. Jednak gdy kolejnego dnia rano okazało się, że Meredith nie wróciła na noc do domu, Julia zaczęła się niepokoić. Wtedy postanowiła zadzwonić do chłopaka swojej współlokatorki, do Steve'a. I gdy wspólnie dowiedzieli się, że Meredith tego dnia nie pojawiła się w pracy, to wiedzieli już, że coś jest nie tak. Dziewczyna była bowiem bardzo odpowiedzialna, zawsze pojawiała się w pracy na czas, a już na pewno, gdyby miała się spóźnić lub nie przyjść, zadzwoniłaby wcześniej. Postanowili więc zgłosić sprawę na policję. W ustaleniu lokalizacji Meredith pomogła książka z najpiękniejszymi trasami trekkingowymi w Georgii, którą dziewczyna miała w pokoju. Zaznaczone w niej były ścieżki, które dziewczyna chciała wypróbować. Ekipy poszukiwawcze zaczęły więc sprawdzać te szlaki, licząc na to, że natrafią na jakikolwiek ślad, który doprowadziłby ich do dziewczyny. I tak znaleziono, pokryty warstwą śniegu, samochód Meredith, który stał na parkingu przy jednym ze szlaków w Blood Mountain. Trasa ta znajdowała się około 60 km od domu dziewczyny w Beaufort. W
poszukiwaniach uczestniczyli zarówno policjanci, jak i spora grupa ochotników, zarówno przyjaciół Meredith, jak i zupełnie obcych ludzi, którzy po prostu chcieli w tej sprawie pomóc. Wszyscy zdawali sobie sprawę z tego, że zimowa aura i opady śniegu działają na niekorzyść dziewczyny. Nawet jeśli doznałaby kontuzji czy po prostu się zgubiła, mogła nie przeżyć już tej pierwszej nocy. Gdy informacja o zaginięciu dziewczyny przedostała się do mediów, na policję zgłosił się świadek, który 1 stycznia również wędrował akurat tym szlakiem. Twierdził on, że dostrzegł tam na śniegu ślady walki oraz w niedalekiej odległości znalazł kilka butelek wody, smycz, przekąski dla psa, okulary i pałkę policyjną. Widział też wcześniej samą Meredith, gdy rozmawiała ze starszym mężczyzną z psem. Policja postanowiła wtedy założyć specjalny, dedykowany tej sprawie numer, na który można było zgłaszać informacje związane z zaginięciem dziewczyny. Śledczy otrzymali wtedy kilkanaście telefonów od różnych ludzi, którzy tego dnia widzieli Meredith. Opisywano ją jako młodą kobietę w lawendowej kurtce i czarnych leginsach, która spacerowała z czarnym psem. Niektórzy świadkowie widzieli, jak ta właśnie dziewczyna rozmawiała ze starszym mężczyzną, który również miał psa, retriwiera o rudym umaszczeniu, do którego zwracał się imieniem, tutaj w zależności od źródła albo Dandy, albo Randy. Policja finalnie ustaliła, że był to mężczyzna w wieku około 50-60 lat, który miał na sobie żółtą kurtkę i plecak. Był łysy i brakowało mu kilku zębów. Zdaniem świadków wyglądał dziwnie i podejrzanie. Jedna osoba widziała też tego mężczyznę, gdy rankiem 1 stycznia wysiadał z białego vana. Policja postanowiła w pełni współpracować z mediami. Podała do opinii publicznej rysopis mężczyzny wraz z opisem samochodu, którym prawdopodobnie się poruszał, i zwróciła się o pomoc w identyfikacji tego mężczyzny. Media tak naprawdę odegrały w tej sprawie naprawdę ogromną rolę. Informacje rozchodziły się natychmiastowo i policja za każdym razem otrzymywała coraz więcej szczegółów o podejrzanym. Jeden ze świadków zgłosił też, że widział opisywanego białego vana również wieczorem poprzedniego dnia, czyli 31 grudnia, i nawet miał zdjęcie, które tego vana przedstawiało. Wyglądało więc na to, że tajemniczy mężczyzna mógł pojawiać się na tej trasie regularnie. Kluczową informację w tej sprawie przekazał jednak biznesmen John Tabor, który uważał, że podejrzany był prawdopodobnie pracownikiem zatrudnionym wcześniej w jego firmie budowlanej jako telemarketer przez prawie 10 lat. Odpowiadał on bowiem zarówno opisowi wyglądu fizycznego podejrzanego, jak i dodatkowo jeździł białym vanem i miał rudowłosego psa. Z tym psem się praktycznie nie rozstawał, przychodził z nim nawet do pracy. Tabor dodał nawet, że ten człowiek zawsze bardzo dużo czasu spędzał w Blood Mountain, bo był entuzjastą pieszych wędrówek i bardzo często nosił też przy sobie pałkę policyjną. Tym mężczyzną był 61-letni Gary Michael Hilton. Zdaniem Tabora, Gary zawsze był samotnikiem. Nie miał przyjaciół ani znajomych i praktycznie nie rozmawiał na inne tematy niż praca i wędrówki. Często wybierał się na piesze wycieczki ze swoim psem Dandym, lubił być odizolowany od ludzi i wydaje się, że za nimi po prostu nie przepadał. Tabor mówił też, że na przestrzeni czasu widać było, że Gary był coraz bardziej sfrustrowany i werbalnie agresywny. Na początku 2007 roku Gary przestał pojawiać się w pracy. Coraz częściej brał chorobowe i nie wykonywał poprawnie swoich obowiązków. Był zaniedbany,
Brakowało mu kilku zębów i dodatkowo twierdził, że to on sam wyrwał je sobie szczypcami. Gdy Tabor postanowił go zwolnić, bo stało się dla niego jasne, że Gary nie wykonuje swoich obowiązków oraz jest do tego psychicznie niestabilny, to Hilton zagroził mu, że go zabije, jeśli nie zapłaci mu 10 tysięcy dolarów. Tabor postanowił więc zgłosić nękanie na policję i zaczął nosić przy sobie broń, bo po prostu obawiał się o swoje życie. Hilton zdecydował się wtedy odpuścić. 3 dni po zaginięciu Meredith, Hilton, jak gdyby nigdy nic, zadzwonił do Tabora i powiedział mu, że chce wrócić do pracy, bo czuje się już dobrze i potrzebuje pieniędzy. Tabor zachował zimną krew i powiedział, że oczywiście może mu pomóc, że przywróci go do pracy i da mu pieniądze na start. Mężczyźni umówili się, że Hilton odbierze czek na $800, lecz mężczyzna nigdy się po niego nie zjawił. Śledczy namierzyli tę rozmowę telefoniczną i okazało się, że Hilton znajdował się około 60 km od Blood Mountains. Po tym jak policja wiedziała już, jak nazywa się główny podejrzany, pokazała świadkom zdjęcie Hiltona, które znajdowało się w jego dokumencie prawa jazdy, a oni potwierdzili, że to właśnie ten mężczyzna rozmawiał z Meredith na szlaku 1 stycznia. Policja po raz kolejny postanowiła wtedy zwrócić się do opinii publicznej o pomoc w zlokalizowaniu podejrzanego. Opublikowano zdjęcie Gary'ego Hiltona wraz z podaniem jego pełnych danych. Investigators are looking for a Gary Michael Hilton. This is a person of interest. Right, Brenda, this is a photo of the person of interest. The Union County Sheriff's Office released the photo and name of the person of interest within the past hour. He is Gary Michael Hilton of DeKalb County. Policjanci odkryli też, że Hilton miał kryminalną przeszłość. Otrzymał już wcześniej zarzut kradzieży, oszustwa, posiadania narkotyków oraz jazdy pod wpływem alkoholu. W tych wcześniejszych sprawach zawsze reprezentował go Samuel Real. Śledczy postanowili się więc z nim skontaktować. Samuel potwierdził, że rzeczywiście znał Hiltona i że kiedyś się przyjaźnili. Ich drogi rozeszły się, gdy Hilton ukradł Samuelowi psa i wtedy mężczyźni przestali się do siebie odzywać. Jednak wcześniej nagrali nawet wspólnie film o tytule Deadly Run. Produkcja ta opowiadała historię przestępcy imieniem Bobby, który uwięził kobietę, a następnie wypuścił ją w lesie, by móc później na nią polować. 5 stycznia z konta bankowego Meredith próbowano wypłacić pieniądze. Było to kilka transakcji w różnych bankomatach, znajdujących się w sporych odległościach od siebie. Jednak żadnej z tych wypłat nie udało się zrealizować. Wszystkie zostały odrzucone przez bank, gdyż wprowadzony PIN był nieprawidłowy. Tego dnia również na policję zadzwoniła kobieta, która twierdziła, że znalazła na parkingu przed sklepem psa Meredith, Ellę. Miejsce to znajdowało się około 100 km od Blood Mountain. Kobieta od razu po znalezieniu Labradora zabrała go do weterynarza, gdzie okazało się, że zwierzę jest zaczipowane, a jego właścicielem była właśnie Meredith. Policja postanowiła przeszukać okolicę, w której pies został odnaleziony. Za budynkiem sklepu znajdowały się ogromne kontenery na śmieci i to właśnie tam natrafiono na zakrwawione ubrania oraz torebkę Meredith, w której nadal znajdował się jej dowód tożsamości. Jeszcze tego samego dnia śledczy otrzymali 3 zgłoszenia z okolicznej stacji benzynowej. Świadkowie twierdzili, że widzieli mężczyznę, który opisem przypominał poszukiwanego i że zachowywał się bardzo podejrzanie. Wyjmował on worki z tyłu swojego vana i wrzucał je do kosza na śmieci. Policjanci bardzo szybko pojawili się na miejscu
i udało się im aresztować Gary'ego Hiltona. Śledczy w pierwszej kolejności przeszukali jego samochód i znaleźli w nim krew Meredith oraz kamerę i kilka kart SD. Hilton od razu zapowiedział, że bez prawnika nic policji nie powie. Gdy otrzymał reprezentację, oznajmił, że jest gotowy iść na ugodę, przyznać się do morderstwa Meredith i powiedzieć, gdzie ukrył jej ciało, jeśli tylko otrzyma gwarancję, że nie dostanie kary śmierci. Do tej ugody doszło i dzięki wskazówkom Hiltona odnaleziono również ciało Meredith w Dawson Forest w Atlancie. Ciało było przykryte liśćmi i nie miało głowy. Mężczyzna przyznał, że zaatakował Meredith, kiedy spacerowała ze swoim psem na szlaku w Blood Mountain. Dziewczyna stawiała ogromny opór i walczyła z całych sił. Hilton podczas przesłuchania potwierdził, że miał wówczas przy sobie zarówno pałkę policyjną, jak i bagnet i dziewczyna w walce pozbawiła go obu tych broni. W końcu Meredith straciła jednak siły i Hilton przywiązał ją do drzewa, podczas gdy on poszedł szukać pałki i bagnetu. Nie mógł ich jednak zlokalizować, a że zależało mu na tym, aby jak najszybciej zabrać dziewczynę do swojego auta, to postanowił zostawić je na szlaku w nadziei, że nikt ich nie znajdzie. Gdy Gary dostał się z Meredith na parking, to z samochodu dziewczyny wyciągnął jej kartę płatniczą. Potem podjechał do bankomatu w celu wypłaty gotówki, jednakże podany przez Meredith PIN okazał się nieprawidłowy i było to niemożliwe. Hilton twierdził, że wtedy nawet sama dziewczyna zaproponowała, aby spróbowali dokonać wypłaty w innym miejscu, twierdząc, że na pewno to jakaś usterka techniczna lub problem z tym konkretnym urządzeniem. Lecz i przy kolejnym bankomacie sytuacja się powtórzyła. Mężczyzna zniechęcony niepowodzeniami ostatecznie rozbił na noc obóz w lesie. Następnego ranka próbował wyciągnąć pieniądze z kolejnego bankomatu, ale i tym razem bez skutku. Po kilku dniach od porwania Hilton postanowił pozbyć się psa Meredith, ponieważ ten cały czas szczekał i mógł zwrócić na nich niepotrzebną uwagę. Prawdopodobnie zwierzak był po prostu głodny. Gary podczas przesłuchania oznajmił policjantom, że w głębi duszy wiedział, że powinien go zabić, bo zdawał sobie sprawę, że będzie można go zidentyfikować właśnie z uwagi na chip. Jednak, jak to określił, nie miał sumienia zabić psa, dlatego puścił go wolno. Następnego dnia Hilton wziął klucz do kół i uderzał nim Meredith tak długo, aż zmarła. Potem odciął jej głowę, a resztę ciała oblał wybielaczem, aby pozbyć się swoich odcisków palców i innego materiału genetycznego, który mógł na nim pozostawić. W toku śledztwa wyszło na jaw, że Hilton może być odpowiedzialny za kolejne dwa morderstwa. 3 grudnia 2007 roku 46-letnia pielęgniarka z Florida State University, Cheryl Dunlap, nie pojawiła się w pracy. Potwierdziło to tylko obawy jej znajomych, gdyż kobieta dzień wcześniej nie zjawiła się również w kościele, do którego regularnie uczęszczała i prowadziła tam również cotygodniowe zajęcia. Cheryl była bardzo odpowiedzialna i na pewno nie opuściłaby tych lekcji bez słowa. Kobieta dodatkowo nie odbierała telefonu i nigdzie nie było również jej samochodu. Okazało się później, że Cheryl była ostatni raz widziana 1 grudnia na szlaku trekkingowym w Leonsing Geological Area, gdzie siedziała na ławce i czytała książkę. 2 dni później samochód kobiety znaleziono na poboczu drogi. Miał przebitą oponę. W toku badań eksperci doszli do wniosku, że opona została przebita celowo. Miejsce, gdzie stał samochód Cheryl, znajdowało się zaraz obok bardzo rozległego lasu.
Zgłosiło się wtedy wielu ochotników i przeczesywali oni teren tego lasu, lecz był on tak ogromny, że było to wprost fizycznie niemożliwe. Podczas czynności śledczych policjanci przejrzeli również dane bankowe Cheryl, aby sprawdzić, czy czasem jej karta nie została użyta już po tym, jak kobieta zaginęła. I okazało się, że owszem, dokonano wypłat z tego samego bankomatu aż 3 razy dzień po dniu, 2, 3 i 4 grudnia na sumę $700. Policja zwróciła się więc od razu o nagrania z kamer znajdujących się obok tego bankomatu i odkryto, że wszystkich tych wypłat dokonał mężczyzna z zakrytą twarzą. Policjanci mieli nadzieję, że pojawi się on, aby dokonać kolejnej wypłaty pieniędzy, jednak nic takiego się nie stało. 2 tygodnie po zaginięciu Cheryl, myśliwy, który wybrał się na polowanie, natrafił na ciało kobiety bez głowy i rąk. Policjanci zakładali, że morderca pozbawił ofiarę tych części ciała, aby utrudnić jej identyfikację. Lecz biorąc pod uwagę, że Cheryl zaginęła zaledwie 2 tygodnie wcześniej, a jej auto zostało odnalezione w niedalekiej okolicy, to od razu założono, że ciało najprawdopodobniej należy do Cheryl i okazało się, że rzeczywiście tak było. 8 kilometrów od miejsca odnalezienia ciała w kolejnych dniach odkryto również zwęglone ludzkie kości. Prawdopodobnie były to kości czaszki oraz dłoni Cheryl, ale na 100% nie udało się tego ustalić z uwagi na stopień ich spalenia. Gdy policja aresztowała Hiltona w sprawie Meredith Emerson, próbowała również ustalić, czy DNA Cheryl znajdowało się na rzeczach Hiltona. I takie ślady rzeczywiście wykryto na jego śpiworach i sznurowadłach. Również bagnet Hiltona idealnie pasował do narzędzia, który został użyty do przecięcia opon w samochodzie Cheryl. Hilton był również podejrzany o podwójne morderstwo w Karolinie Północnej. John i Irene Bryant 21 października 2007 roku postanowili wyruszyć na wyprawę do Pisgah National Forest. Przez kilka kolejnych dni ich dzieci próbowały się z nimi skontaktować, jednak bezskutecznie. Początkowo myślały, że rodzice są po prostu zajęci, lecz po upływie 2 tygodni zgłosiły sprawę na policję. Na parkingu przy jednej z pieszych tras turystycznych natrafiono na samochód pary. Zaledwie 30 metrów dalej leżało ciało Irene. Została pobita na śmierć. Podczas analizy danych z sieci komórkowej kobiety śledczy odkryli, że Irene próbowała zadzwonić na numer alarmowy 911 w dzień swojego zaginięcia, ale sygnał niestety był zbyt słaby i rozmowa się rozłączyła. Policja kontynuowała poszukiwania przy użyciu helikopterów oraz psów tropiących. Zwrócono się również do opinii publicznej o pomoc w ujęciu sprawcy. Zaoferowano nawet nagrodę w wysokości $10,000, ale nie przyniosło to żadnego rezultatu. Jak się później okazało, John został najpierw przez sprawcę porwany, bo był mu potrzebny do dokonywania wypłat pieniędzy z bankomatów, a potem zastrzelony. Dopiero 4 miesiące później myśliwy natknął się na ludzką czaszkę, która, jak później ustalono, należała właśnie do Johna Bryanta. W toku śledztwa, gdy zapoznano się z danymi z konta bankowego Bryantów, policja zorientowała się, że wypłat z bankomatów dokonywał zamaskowany mężczyzna w żółtej kurtce. Hilton początkowo nie przyznał się do zabójstwa Cheryl Dunlap oraz Irene i Johna Bryantów. W 2008 roku został jednak uznany za winnego porwania i morderstwa Meredith Emerson i skazany na dożywocie z możliwością ubiegania się o przedterminowe zwolnienie po 30 latach. W 2011 roku,
Postawiono go również w stan oskarżenia za morderstwo Cheryl Dunlap i skazano go na karę śmierci, jednomyślną decyzją składu ławniczego. W 2012 roku dodatkowo został on uznany również za winnego porwania i morderstwa Johna i Irene Bryantów i skazany na kolejne dożywocie bez możliwości ubiegania się o wcześniejsze przedterminowe zwolnienie. W 2018 roku Hilton postulował o nowy proces, lecz jego wniosek został odrzucony. Obecnie oczekuje na egzekucję. Oficjalnie tylko te 4 morderstwa przypisuje się Garemu Hiltonowi, jednak jest wysoce prawdopodobne, że było ich znacznie więcej. Między innymi przypuszcza się, że jedną z jego ofiar była Rosanna Milliani, która 7 grudnia 2005 roku zaginęła na trasie trekkingowej w Bryson City. Kobieta ostatni raz widziana była w sklepie w towarzystwie mężczyzny około 60 i była wtedy bardzo zdenerwowana. Również w tym przypadku sprawca próbował później użyć karty płatniczej kobiety. Ostatecznie jej ciało zostało odnalezione, a przyczyną śmierci okazało się być śmiertelne pobicie. Także morderstwo Michaela Scotta Lewisa jest przypisywane Hiltonowi. Pozbawione głowy i rozczłonkowane ciało Michaela zostało znalezione 6 grudnia 2007 roku w Tomoka State Park na Florydzie, lecz sprawca nigdy nie został ujęty. Nie jest to lista zamknięta, w kilkunastu innych sprawach Hilton był wskazywany jako potencjalny podejrzany, gdyż modus operandi był we wszystkich tych przypadkach podobny. Nie znaleziono jednak wystarczających dowodów, aby powiązać Hiltona z tymi zabójstwami i postawić go w stan oskarżenia. Gary Michael Hilton urodził się 26 listopada 1946 roku w Atlancie. Kiedy miał 14 lat, postrzelił swojego ojczyma, za co został wysłany do szpitala psychiatrycznego. W wieku 17 lat zaciągnął się do armii, jednak po kilku latach w związku z epizodem schizofrenii został zwolniony z wojska z honorami. Od zawsze był bardzo zafascynowany przemocą i bronią. Hilton ma osobowość narcystyczną, jest też bardzo inteligentny, ma bardzo wysokie IQ. 3 razy był żonaty, lecz wszystkie te związki zakończyły się rozwodem. Gary Hilton znany jest również jako National Forest Serial Killer. Jego przesłuchanie przez policję trwało nieprzerwanie przez ponad 4 godziny, podczas których to głównie Hilton mówił. Once you've taken someone, you're either going to kill them or you're going to get caught. It's as simple as that. As an artist, and as a sociopath, if you're doing this, you would like to select your victims on an artistic sense. Na sam koniec muszę Wam opowiedzieć o sytuacji, która spotkała mnie w ostatnią niedzielę. Bardziej w formie przestrogi, że trzeba mieć oczy dookoła głowy, zawsze. Wybrałam się bowiem z moim mężem na spacer i przy wejściu na pobliską promenadę spotkaliśmy mężczyznę bez koszulki, który w ręku trzymał piwo i intensywnie się pocił. Może nawet nie zwrócilibyśmy na niego uwagi, ale że mieszkamy w Anglii, a mężczyzna o innym kolorze skóry trzymał piwo marki Lech, to jakoś zapadło nam to w pamięć. Kontynuowaliśmy spacer i po około 10 minutach usiedliśmy na jednej z ławek. Po chwili na ławce obok usiadł dokładnie ten mężczyzna, którego spotkaliśmy wcześniej i powiedział do nas coś w stylu jak leci. To wiem tylko z relacji mojego męża, gdyż siedziałam wtedy zwrócona w zupełnie inną stronę. Gdy mój partner spojrzał na tego mężczyznę, zauważył, że trzyma on zawinięty w swoją koszulkę nóż. Mój mąż powiedział wtedy do mnie, że ten człowiek obok nas ma nóż, że wstaniemy i normalnie odejdziemy i że jeśli coś złego by się stało, to mam uciekać. I wiecie co?
Nawet nie zdążyłam poczuć zagrożenia. Nawet nie zdążyłam się przestraszyć. Odeszliśmy i nic złego się nie stało. Natychmiast zawiadomiliśmy policję, która aresztowała tego mężczyznę, bo okazało się, że rzeczywiście miał w rękach ostre narzędzie. Nie był to nóż, jak nam się początkowo zdawało, był to ostro zaostrzony kawałek drewna. Podobno ten mężczyzna ma problemy psychiczne i został przewieziony na dalsze badania. I im dłużej o tym myślę, tym bardziej mnie to przeraża. Chciałam wam tylko powiedzieć, uważajcie na siebie i zawsze reagujcie w takich sytuacjach. Może ten człowiek akurat nas nie zaatakował, bo byliśmy we dwoje. Może czekał na inną ofiarę. Tego na szczęście nigdy się nie dowiemy. Jednak zawiadomienie policji w takim przypadku może kogoś uratować. Ode mnie to już wszystko. Dzięki za dzisiaj. Do usłyszenia niebawem. Trzymajcie się ciepło. Pa!